Cześć, jestem Natalia, witajcie na moim kanale. Dziś zapraszam Was na luźny odcinek Save One, Drop One, edycja nie tylko książkowa. Zostawiłam na Instagramie i na YouTubie w zakładce społeczność skrzyneczkę, powiadomienie i prośbę o to, żebyście mi zadawali pytania, wybierali kategorie, spośród których mam wybrać. Chodzi tutaj oczywiście o wybór jednej opcji z dwóch opcji i tak jak Wam powiedziałam, nie chodzi tutaj tylko o czytelnictwo i życie książkowe, więc już od razu zaznaczam, że jest to odcinek na luzie niemerytoryczny. Za wszystkie Wasze propozycje bardzo dziękuję i teraz postaram się na nie odpowiedzieć. Izabela czy Jagna? To pierwsze pytanie, a jeszcze chciałam tutaj dopowiedzieć w ramach wstępu, więc krótka dygresja na początek. Trochę mi głupio, bo okazało się, że nagrywam trzeci film pod rząd w tych samych spodniach. Mam nadzieję, że Was to nie obraża. Ja naprawdę piorę te spodnie, obiecuję, ale mam tak, że jak kupię sobie coś nowego, to po prostu chodzę w tym cały czas. Więc tak, to była dygresja. A teraz już przechodzimy do pierwszego pytania. Izabela czy Jagna? Chodzi tutaj oczywiście o bohaterki książek poznanych przeze mnie nie tylko w tym roku. Izabela Łęcka to główna bohaterka książki Lalka Bolesława Prusa, natomiast Jagna to oczywiście jedna z głównych bohaterek Chłopów Władysława Reymonta i tutaj wybieram bez dwóch zdań Jagnę. Obie te bohaterki mają swoje za uszami, miejscami zachowywały się okrutnie i pokazywały, że są w dużej mierze egoistkami, natomiast wciąż mam więcej zrozumienia dla Jagny, ponieważ Jagna miała trudne życie też i z Jagną bardziej mimo wszystko empatyzuję, ponieważ uważam, że ona nie zasłużyła na karę, jaka ją spotkała. Natomiast Izabela Łęcka to taka postać, która żyje troszeczkę w takim poczuciu swojej racji i niestety na tle całej powieści nie zdobyła się na szczerą autorefleksję. Chociaż początkowo rozumiałam Izabellę i na jakimś etapie z nią empatyzowałam, w jakimś stopniu potrafiłam ją zrozumieć, to niestety finalnie to się zmieniło. Na wschód od Edenu czy Grona Gniewu to są dwie książki Steinbecka, obie bardzo lubię. To jest klasyka literatury amerykańskiej, obie te książki mnie zachwyciły, natomiast one są od siebie różne, to trzeba przyznać. Pierwszą przeczytałam książkę Na wschód od Edenu, która no, bardzo, bardzo mi się spodobała, zachwyciła mnie. Natomiast Grona Gniewu to jest również przepiękna historia i taka pozycja o uniwersalnych wartościach ma taki wymiar bardziej uniwersalny. Jest poruszająca i jest chyba też lepiej napisana nawet, tak mi się wydaje, bo tworzy społeczność bohaterów. Nie wiem, trudno mi tutaj zdecydować tak szczerze, bo obie te książki uważam za wybitne dzieła, natomiast chyba jednak bliżej mi do Na wschód od Edenu, natomiast to jest bardzo, bardzo trudny wybór. Anna Karenina czy Wojna i pokój? Tutaj wybieram Annę Kareninę, chodzi oczywiście o dzieła Tołstoja, z tego powodu, że jest mi do tej książki bliżej osobiście, zrobiła ona na mnie większe wrażenie emocjonalne. Wojny i pokój skończyłam w tym roku i również bardzo mi się ta książka podoba, ale jednak to Anna Karenina chyba bardziej utkwiła w moim umyśle, w mojej pamięci. Rzym czy Edynburg? Chodzi tutaj o dwa miasta, które odwiedziłam w tym roku. W styczniu zwiedzałam Rzym, a w marcu Edynburg. I tutaj wybór też nie jest może najłatwiejszy, bo jeżeli miałabym wybrać tylko miasto, które na przykład zaoferowało piękniejsze zabytki, to oczywiście wybrałabym Rzym. Natomiast lepiej się czułam zdecydowanie w Edynburgu i całość wycieczki bardziej mi się podobała właśnie w Szkocji. W Szkocji też zjadłam najlepsze jedzenie w tym roku. Ja wiem, że to się może wydawać dziwne, bo w Rzymie oczywiście jest wspaniałe włoskie jedzenie, ale w Szkocji poznałam taką potrawę, która się nazywa haggis. To jest typowe szkockie jedzenie, taka potrawa narodowa, która składa się przede wszystkim z owczych podrobów. Ja wiem, że to nie brzmi jakoś bardzo apetycznie, ale no przyrzekam, że ta potrawa jest super smaczna, jest taka mocno doprawiona. Ja haggis jadłam w Edynburgu 3 razy i gdyby to ode mnie zależało, to bym jadła haggis, nie wiem, raz w tygodniu,
pyszne to było, naprawdę. I Edynburg po prostu bardziej wpadł w mój gust. Ta wycieczka nam się bardzo fajnie udała, zwiedziliśmy różne rzeczy, odpoczęliśmy bardzo, a jednocześnie poznaliśmy mnóstwo kultury edynburskiej. Oprócz tego ja się też w Edynburgu bardzo dobrze czułam, jeżeli chodzi o takie właśnie poczucie bezpieczeństwa. W Rzymie niestety nie. W Rzymie zetknęłam się z ogromnym kryzysem bezdomności i tam też było bardzo dużo takiego zagrożenia kradzieżą, więc nie potrafiłam na spokojnie sobie w Rzymie spacerować, tylko ciągle gdzieś tam miałam z tyłu głowy to, że mogą mnie okraść w każdym momencie różni ludzie, więc ten mój komfort i poczucie bezpieczeństwa było zaburzone, więc finalnie wybieram Edynburg. Mars czy Snickers? Chodzi tutaj oczywiście o batoniki. Ja w ogóle nie przepadam za tymi batonikami. Ja nie lubię za bardzo, jak w batoniku jest połączenie wszystkiego, to znaczy karmelu, czekolady, orzeszków. Jednak wolę takie batoniki prostsze, typu właśnie, nie wiem, Kinder Maxi albo Kinder Bueno albo Milky Way. Więc ogólnie sama bym sobie nigdy ani Marsa, ani Snickersa nie kupiła. Jak kupuję Marsa albo Snickersa, to je tego batonika mój mąż. Więc tak, żaden z tych batoników to nie jest mój ulubiony typ słodyczy, natomiast jak już muszę wybrać, to wybieram Marsa. W ogóle gdzieś byłam w tym roku, ale kurczę, teraz nie pamiętam, gdzie to było, gdzie popularną potrawą był smażony Mars, ale ja nie skosztowałam tej potrawy, natomiast no, nie potrafię sobie teraz przypomnieć, gdzie to było. Ty czarno-białe czy szaro-burę? Jakie się bardziej podobają, bo oczywiście swoje kocha się tak samo. Tutaj dla kontekstu, dla osób, które być może nie wiedzą, chociaż nie wiem, jak możecie tego nie wiedzieć, bo koty tutaj są większymi gwiazdami na tym kanale niż ja. Mam 3 koty, Tyriusz, Czarnulka i Łapka. 2 spośród tych 3 kotów to są koty szaro-burę, takie właśnie brązowawe. To jest Tyriusz i Łapka, a Czarnulka to jest kotek czarny, który jest ubrany w taki czarny smoking, jak pingwinek wygląda. Ale ja mam ogromną słabość do kotów, które są białe i mają czarne łatki na sobie. W dzieciństwie miałam takiego kotka, który się nazywał Krówka i to był taki wspaniały kotek. Później ten kotek zmarł. Niestety to było jeszcze w czasie, kiedy wypuszczałam koty na zewnątrz. Teraz już tego nie robię. Moje koty są uwięzione od kilku dobrych lat w domu, ponieważ miejsce, w którym mieszkam, nie jest bezpieczne dla kotów wychodzących. No, ale jeszcze wtedy wypuszczałam te koty i właśnie niestety Krówka została przejechana przez samochód. No i później znalazłam takiego kotka, znalazłam takie zaniedbane kocie, bardzo chorutkie, które wyglądało jak Krówka i ja właśnie mam teorię, że to była reinkarnacja Krówki i nazwałam tego kota Orzeszek i on też był biały w czarne łatki i był taki uroczy, taki zabawny, taki figlarny i mądry. Ten kotek wyszedł na prostą medycznie, to znaczy on bardzo chorował, więc dużo czasu poświęciliśmy na to, żeby jego zdrówko unormować. Natomiast finalnie okazało się, że i tak miał pewne schorzenia neurologiczne, które niestety sprawiły, że po sterylizacji zmarł. Natomiast i tak mam ogromną słabość do kotków, które są właśnie białe i mają czarne łatki i marzy mi się taki kotek. I na pewno chciałabym, żeby taki kotek znowu trafił w moje ręce. Ja w ogóle uwielbiam takie zwykłe dachowe kotki. To nie są żadne rasowe kocięta. Dachowe kotki to jest mój ulubiony kotkowy typ. Torebka czy plecak? Na co dzień noszę nerkę taką przy ciele, bo ja nie lubię torebki. Jeżeli już muszę ubrać torebkę, to będzie to taka listonoszka na długim pasku przez ciało, ale w tych torebkach małych i w nerce mało się zmieści, więc jak muszę wziąć coś więcej ze sobą, no to biorę plecak, więc wybieram plecak. Spodnie czy sukienki? Ogrodniczki. Na co dzień ubieram spodnie, dżinsy, ale dzieje się tak dopiero od 2-3 lat. To wynika z tego, cała historia tutaj będzie, że ja kiedyś miałam uprzedzenie do jeansów, bo mi się wydawało, że jeansy są niewygodne. To dlatego, że ja kupowałam jeansy z sieciówek i one faktycznie były twarde. Natomiast kilka lat temu poznałam, że można ubrać jeansy, które są wygodne jak dres. I są to takie jeansy z firmy Levi's.
To nie jest materiał sponsorowany, jakby co. Ale te jeansy są tak wygodne i od tego czasu właśnie kupuję sobie tylko takie jeansy w outletach oczywiście. No i one są naprawdę bardzo wygodne do chodzenia, więc na co dzień ubieram jeansy, ale jak chcę się ładnie poczuć, wystroić, to ubieram sukienki. Ale z sukienkami jest taki problem, że na przykład jesienią i zimą trzeba ubierać rajstopy, a mnie to wkurza, nienawidzę rajstop, więc częściej chodzę w sukienkach latem i tam wiosną, bo rajstop wtedy ubierać nie trzeba. Wartka fabuła czy wiarygodne relacje i portrety psychologiczne bohaterów w książkach? Zdecydowanie wiarygodne portrety psychologiczne. Jesień czy wiosna? Jesień. Ja jestem 100% jesieniarą. Tak mnie zachwyciła jesień w tym roku, że jest mi przykro, że się kończy. Antek Boryna czy Mateusz? Wybieram Mateusza. Chodzi tutaj oczywiście o bohaterów książki Chłopi Reymonta. Polska czy zagraniczna literatura klasyczna? To jest bardzo trudne pytanie dla mnie do odpowiedzi, ponieważ więcej jednak przeczytałam wciąż literatury zagranicznej, klasycznej i wśród zagranicznych klasyków znalazłam swoich ulubionych. Ale ja bardzo nie lubię takiego podejścia, swoje ganicie, nie, cudze chwalicie, a swojego nie znacie, więc postanowiłam też walczyć z moją ignorancją prywatną i czytać tą polską klasykę, bo nie znałam jej aż tak dobrze jeszcze kilka lat temu, dlatego też powstał ten klub polskiej książki klasycznej. No i okazuje się, że polska literatura klasyczna ma sporo do zaoferowania, nie tylko Chłopów Reymonta, ale też inne książki, które są wielowarstwowe, bardzo interesujące, więc myślę, że jak najbardziej polską klasykę warto poznawać, ale wciąż w tym momencie jednak więcej interesujących mnie klasyków, takich zachwycających, znalazłam w literaturze zagranicznej, no ale może się to zmienić. Truskawki czy maliny? Jeżeli chodzi na przykład o jedzenie, tak samodzielnie, to chyba truskawki, ale to muszą być dobre truskawki, takie słodkie, świeże. Jeżeli chodzi o wypieki, to też wolę robić wypieki z truskawkami, ale jeżeli chodzi na przykład o smak jogurtu albo smak dżemu, to wolę malinowy. Maliny też mają ciekawszy moim zdaniem aromat. Bardzo lubię takie malinowo-smakowe rzeczy, albo jakiś sorbet malinowy, to bym wybrała maliny. Filmy czy książki? To jest fajne pytanie, bardzo łatwe, dzięki za zadanie go. No tak, filmy i książki towarzyszą mi w życiu codziennym, więc ten wybór jest dla mnie bardzo, bardzo trudny, bo naprawdę no, nie chciałabym rezygnować ani z filmów, ani z książek. Nie wyobrażam sobie już mojego życia bez czytania, ani bez słuchania audiobooków. No nie wyobrażam sobie tego, bo ja tak odpoczywam. Nie wyobrażam sobie również mojego życia bez filmów i niestety wciąż wybieram filmy z tego powodu, że ja filmy również oglądam z moim mężem. To jest taka aktywność, którą my celebrujemy, która nas też łączy, więc dla dobra mojego małżeństwa wybieram filmy. Aniołek czy diabełek? Czy to jest pytanie, czy ja jestem aniołkiem czy diabełkiem? Pewnie myślicie, że aniołkiem, ale mi się wydaje, że bardziej jednak diabełkiem. Jakby ktoś wszedł do mojego umysłu i poznał te wszystkie cenzurowane myśli, to pewnie bardziej diabełkiem. Mycie naczyń czy prasowanie? Zdecydowanie prasowanie. Prasowanie to jest taka czynność, taki obowiązek domowy, przy którym ja odpoczywam. Jest po prostu dla mnie relaksujący, bo zawsze sobie włączam jakiś film do tego albo serial i jest miło po prostu. A mycie naczyń jest takie denerwujące, bo woda mi kapie wszędzie, te naczynia potem muszą wyschnąć albo trzeba je wytrzeć i no i po prostu denerwujące to jest. Czasem jeszcze się coś przypali albo coś i nie idzie tego domyć. Ja w ogóle jestem zwolennikiem mycia wszystkiego w zmywarce, ale mam z tego powodu konflikt z moim mężem, bo on z kolei jest zwolennikiem mycia w zmywarce tylko talerzy i sztućców, a jakieś garneczki, patelnie, miseczki, myję ręcznie i mi też każe, ale ja się nie daję i tak to wkładam do zmywarki, bo mi szkoda życia, żeby to mycie ręcznie. Szarlotka czy cynamonki? Szarlotka. Szarlotka to jest moje ulubione ciasto do jedzenia i do robienia. Oglądanie tylko jednego kanału na YouTube czy oglądanie tylko Bukholi? Kocham to pytanie. Ogólnie Bukhole to jest chyba najgorszy rodzaj filmów do oglądania dla mnie, ale najlepszy do nagrywania, bo są najprostsze. Ja tylko Wam pokazuję książki i mówię, o ja nic nie wiem o tej książce, bo tam nic nie czytałam, nic nie chcę jeszcze wiedzieć, więc to jest proste i takie bardzo niewymagające. Natomiast ja szczerze nie lubię oglądać Bukholi u innych, no bo nic z tych filmów nie wynika zasadniczo, więc wybieram oglądanie tylko jednego kanału na YouTube.
Ale muszę sama wybrać, jaki to będzie kanał. Jeżeli chodzi o książkowe, to chyba bym wybrała teraz kanał Kin, bo ona jest bardzo zabawna i mnie strasznie bawi. Wiem, że to teraz jest pewnie zabarwione moją prywatną sympatią do kin, ale wybrałabym teraz jej kanał. A jeżeli chodzi o kanały nie tylko książkowe, to wybrałabym jakiś taki kanał z inspiracjami do sprzątania, gotowania i dekorowania domu, bo ja lubię takie kanały oglądać na YouTubie. Albo też oglądamy z Szymkiem kanały podróżnicze. Dobra, nie wybieram teraz, jaki kanał będę oglądała, więc wybieram po prostu oglądanie jednego kanału, ale to musi być fajny kanał. Herbata czy kasa? Czy to tak miało być? Czy miała być herbata czy kawa w tym pytaniu, czy herbata czy kasa? Bo jak herbata czy kasa, no to wybieram kasę. Płaszcze czy kurtki? Płaszcze. Płaszcze, zdecydowanie płaszcze. Poznać swoją przyszłość, czy poznać, co wydarzyłoby się, gdyby? Ani bym nie chciała poznawać swojej przyszłości, ani co by się wydarzyło, gdyby, szczerze mówiąc. Na przykład, gdybym się dowiedziała, że za 2 lata umrę. W wypadku samochodowym. Ja bym tego nie chciała chyba wiedzieć. No bo co? Bo teraz bym stwierdzała, a dobra, jolo, nie muszę się starać, nie muszę nic robić, bo za 2 lata umrę, mogę, nie wiem, jeść same hamburgery. Ja nawet nie lubię hamburgerów, no ale wiecie, o co mi chodzi. Nie chciałabym tego wiedzieć chyba. Wolę nie wiedzieć. A jeżeli chodzi o... W ogóle a propos tego, ile czasu nam pozostało, jak taka informacja wpływa na pacjentów. Wczoraj skończyłam czytać książkę Rozmowy o śmierci i umieraniu. To jest zbiór rozmów z pacjentami umierającymi, które przeprowadziła psychiatra w latach 60. XX wieku. I tam właśnie pojawił się taki wniosek, że lekarze, którzy informują pacjentów dokładnie, ile im czasu pozostało, na przykład pół roku życia, robią tak naprawdę krzywdę tym pacjentom, ponieważ po pierwsze nigdy nie ma pewności, jaki ten czas będzie i tak. I to jest takie bardzo zawężające perspektywy. Wiadomo, że nie chodzi tutaj o to, żeby pacjenta, który ma przerzuty, mamić wiadomością, że będzie żył do 90 roku życia. Chodzi o to, żeby po prostu nie dawać konkretnych miesięcy, konkretnego czasu, bo po pierwsze jest to narażone na duży czynnik błędu, a po drugie podobno źle to wpływa na pacjentów. Tak to przynajmniej wynikało z książki, którą przeczytałam i którą przy okazji polecam. Ale co ja tutaj miałam mówić, bo weszłam w jakieś dygresje? Chyba bym wybrała taką opcję, co wydarzyłoby się gdyby. I bym wybrała na przykład opcję, co by się wydarzyło, gdybym wyjechała za granicę na przykład i zaczęła inne życie. Taką opcję swojej rzeczywistości bym chciała poznać. O, to wydaje mi się ciekawe. Podróż w zimne strony czy podróż w ciepłe strony? Zależy kiedy. I zależy w jakie strony dokładnie. Bardzo mnie interesują kulturowo te zimne kierunki, typowo zimne. Ale gdzieś tam wciąż wybieram chyba raczej te cieplejsze, chociaż finalnie okazuje się, że w tych zimnych kierunkach czuję się chyba lepiej. Na przykład w Edynburgu właśnie, wspomnianym już tutaj, to jest raczej chyba taki bardziej zimny kierunek, chociaż no tam lato też jest, ale przynajmniej jak ja byłam w Edynburgu w marcu, to cały czas padało. Natomiast w styczniu to mam raczej taką ochotę, żeby pojechać w jakieś bardziej ciepłe miejsce, ale ciepłe na zasadzie, że jest tam 15 stopni, a nie 300. Muminki czy Teletubisie? Teletubisie są trochę niepokojące, ale więcej oglądam w życiu Teletubisiów, tak szczerze. No ale chyba bym wybrała teraz i tak Muminki, bo wydaje mi się, że są takie bardziej uniwersalno-wartościowe dla dorosłego człowieka. Wypełnienie całego TBR-u i nic więcej, czy czytanie wszystkiego poza TBR-em? Akurat odpowiedź na to pytanie jest dla mnie prosta, bo ja sobie robię tak ambitne i szerokie TBR-y, że wybieram wypełnianie TBR-ów. Ja w ogóle, tak jak już Wam mówiłam w poprzednim odcinku, teraz wypełniam te TBR-y. Nie ukrywam, wynika to z tego, że mam ten kanał, prowadzę różne akcje czytelnicze, no i nie chcę po prostu gadać głupot w tych odcinkach, tak? Nie chcę mówić, że przeczytam to, to i to, a potem czytam tamto i tamto, więc no żeby być słowna trochę to robię również, ale też okazuje się, że takie uporządkowane TBR-y mi odpowiadają i nie tracę czasu na to, żeby się zastanawiać, co ja teraz przeczytam, tylko wybieram sobie właśnie z tej listy książkę, na którą mam ochotę. Instagram czy YouTube? YouTube zdecydowanie. Z perspektywy twórcy jednak główną dla mnie platformą jest YouTube, ale Instagram daje taką fajną możliwość szybkich interakcji, więc Instagrama też lubię, ale bardziej jednak wolę YouTube'a. Stephen King czy Riley Sager? To są oczywiście pisarze. Wybieram Kinga.
Hanka czy Jagustynka. Bardzo lubię Jagustynkę, to znowu są postaci z chłopów, natomiast Hanka, ale Jagustynka też ma moje serce. Śniadanie na słodko czy na słono? Gdyby to ode mnie zależało, ja bym mogła codziennie jeść takie typowe włoskie śniadanie, czyli kawa, cappuccino i coś słodkiego, jakiś croissant albo jakiś inny wypiek. Więc ja wybieram śniadanie na słodko. Mój mąż lubi takie słone śniadania, typu jakieś, nie wiem, frankfurterki albo kanapki z łososiem albo jajecznice. Mi takie coś rano nie przechodzi przez gardło. Filmy czy seriale? Wybieram filmy. Do czytania łóżko czy kanapa? Fotel, ten, na którym siedzimy teraz z łapką. Ale gdybym miała wybrać pomiędzy łóżkiem i kanapą, to wybieram łóżko. Julie czy Susan z Gotowych na Wszystko, czyli z serialu, który teraz oglądam, jakby kogoś to interesowało. Jestem pod koniec 6. sezonu już. Wybieram z Julie, z tego powodu, że Julie teraz od połowy serialu stała się kretynką, a Susan była kretynką od początku do końca, więc jednak wciąż Julie. Słodkie czy słone? Jeżeli chodzi o przekąski, to wolę przekąski słone, chipsy na przykład. Jeżeli chodzi o jedzenie takie ogólne, to jak jestem głodna, no to zjem, wolę zjeść obiad słony niż, nie wiem, ciasto. Kryminały czy literatura piękna? Literatura piękna. Komedie romantyczne, filmy czy książki? Zdecydowanie filmy. Ja się nie potrafię przekonać do książkowych komedii romantycznych. Nie pasuje mi to, nie chce mi się tego czytać. A filmowe komedie romantyczne to jest dla mnie idealny rodzaj filmów, zwłaszcza te klasyczne komedie romantyczne typu Notting Hill. Uwielbiam Notting Hill. Wampiry czy wilkołaki? Wampiry. Lato czy zima? Zima, bo zimą jest grudzień, a grudzień to jest najlepszy miesiąc na świecie. Natomiast styczeń i luty to już są słabe miesiące i wtedy jakby zima składa się tylko z stycznia i lutego, to wybrałabym lato, ale nie, no zima. 2 tygodnie na Seszelach czy równowartość na zakup książek? Zdecydowanie 2 tygodnie na Seszelach. Naprawdę nie potrzebuję mieć tyle kasy na książki. Nie wiem, po co by mi było tyle książek, ale 2 tygodnie na Seszelach jak najbardziej. Psychologia czy psychologia? To jest podchwytliwe pytanie. Wybieram psychologię. Mickiewicz czy Słowacki? Nastoletnia ja wybrałaby Słowackiego. Teraz niestety nie wiem, musiałabym to sprawdzić, musiałabym poczytać trochę Mickiewicza i Słowackiego, żeby dokonać wyboru, natomiast zaufam tej swojej nastoletniej wersji siebie i wybieram Słowackiego. Hanka czy Jaguś? No oczywiście, że Hanka. Co to za wybór? Koperek czy szczypiorek? Koperek, zdecydowanie koperek. Koperek to jest super dodatek na przykład do zupki, bo on daje taki fajny aromat, albo jak sobie koperkiem posypiecie, albo ja posypię ziemniaczki, to super. A szczypiorek? Szczypiorek pasuje do kanapek, ale szczypiorek jest taki łatwy do zastąpienia na przykład cebulką, więc zdecydowanie koperek. Góry czy morze? Chyba morze wybieram. Chociaż nad morze rzadziej jeżdżę niż góry, bo góry mam blisko, a morze mam daleko, ale nie no. Wybieram morze. Książka czy książki? Wybieram książki. Małżeństwo z rozsądku czy małżeństwo z miłości? Bardzo fajne pytanie i wcale nie takie oczywiste. Miłość to jest oczywiście warunek konieczny małżeństwa, ale rozsądek też. Nie uważam, że warto brać małżeństwo kierując się tylko gwałtownym uczuciem, namiętnością, zauroczeniem itd. Jednak wybór naszego małżonka to jest jeden z najważniejszych wyborów, jakiego dokonujemy w życiu, jeżeli oczywiście chcemy się żenić, bo nie trzeba chcieć się żenić. Więc ja bym jednak podeszła do tego tematu z rozsądkiem, bo jednak to będzie rzutowało na dalsze życie. Oczywiście istnieje coś takiego jak instytucja rozwodu, ale każdy wie, że rozwód to jest skomplikowana również sprawa. Więc ja uważam, że przede wszystkim trzeba w wyborze małżonka kierować się rozsądkiem. Niestety, tak uważam. I trzeba wybrać dobrze. A jeżeli chodzi o miłość, to przede wszystkim się trzeba kierować przyjaźnią, bo podstawą i najważniejszym, najtrwalszym fundamentem miłości jest przyjaźń. Mieszkanie na wsi czy w dużym mieście? Na wsi. Idealne do mieszkania byłoby takie miejsce, które jest właśnie wsią, ale jest do miasta takiego miasta jak Żory, na przykład, nie wiem, pół godziny drogi. Łapka, nie jedz mi tej zupki. Proszę, nie jedz mi tej zupki. Reportaże czy powieści? Bardzo lubię literaturę faktu, ale mimo wszystko wybieram powieści i muszę iść powiedzieć coś Łapce, bo mi je moją zupkę. Już nigdy nie czytać chłopów, czy czytać tylko chłopów do końca życia? No niestety z bólem serca wybieram już nigdy nie czytać chłopów.
Niestety, ale ciężki to jest wybór, bo jednak Chłopi to jest taka wspaniała książka, tak głęboka, wielowarstwowa, że warto do niej wracać. Czytanie rano czy wieczorem? Wieczorem, czytanie fizyczne wieczorem, natomiast audiobooka to sobie mogę posłuchać w każdej chwili dnia, jeżeli mam oczywiście ku temu sposobność. Kawa czy herbata? Moje serce jednak bije do kawy, bo kawa jest mi potrzebna do życia. Ja niestety jestem uzależniona od kawy, nie umiem zacząć dnia bez kawy. I kawa mi towarzyszy przez cały rok, a herbatę piję tylko jesienią, zimą i wiosną, czyli przez 3/4 roku. Teraz piję herbaty hektolitry i swoją drogą, o, mam do Was pytanie, jaką polecacie herbatę owocową? Zależy mi na tym, żeby to była herbata mocna w torebkach. Podzielcie się proszę, bo ja bardzo lubiłam taką herbatę z Lidla, ale ona się zepsuła. I już mi nie smakuje, więc chciałabym teraz jakąś nową herbatę owocową. Zależy mi na tym, żeby była owocowa. Atakuje mi strasznie zupę. Szymek mi teraz przyniósł zupę, którą zrobiłam wczoraj, odgrzaną i teraz mi atakują te koty, ale nie mają do niej dostępu, ale bardzo na nią polują, bo to jest zupa z kurczaczka. Audiobook czy e-book? No zdecydowanie audiobook. Do czytania cisza czy muzyka? Jednak chyba najczęściej teraz czytam z muzyką, ale nie wybieram jakiejś specyficznej muzyki, tylko włączam kominek na YouTubie z jakimś jazzem spokojnym i to mi do czytania pasuje. Nieograniczona ilość darmowych książek czy przeniesienie się do świata ulubionej książki? Ale fajne pytanie. To znaczy, zależy na ile bym się miała przenieść do tego świata ulubionej książki, bo nie chciałabym na zawsze, bo jednak moje życie jest fajne i nie chciałabym się rozstać z moimi kotami, albo z moim mężem, albo z moim psem, ale jednak wybrałabym, żeby się na chwilę przenieść do świata ulubionej książki. Przeniosłabym się do Hogwartu, bo czemu nie? Albo właśnie do Shire, żeby z hobbitami sobie pufolgować, napić się piwa i zjeść coś dobrego. To by było super. Natomiast nie chciałabym nieograniczonej ilości darmowych książek. Bardziej by była to dla mnie chyba kara niż nagroda już w tym momencie życia, bo po pierwsze nie wiedziałabym, co z tymi książkami zrobić, gdzie je poukładać, jak o nie dbać, żeby się nie zniszczyły. Po drugie, miałabym po prostu tylko i wyłącznie stres, że i tak ich wszystkich nie przeczytam, a mi zalegają, więc już mi nie zależy na tym, żeby mieć tak dużo książek. Spotkanie ulubionego bohatera czy ulubionego autora? Ulubionego autora zdecydowanie, bo jednak bohater to tylko wytwór wyobraźni tego autora, a autor to jednak jest ta jednostka nadrzędna. Bardzo chętnie bym się spotkała z Jane Austen na kawkę, herbatkę. Bardzo chętnie, bardzo chętnie. Wspaniała, wspaniała to by była okazja. Może się kiedyś uda, na pewno. Nigdy nie móc przeczytać ponownie swoich ulubionych książek, czy nigdy nie móc kupić nowej książki? Wybieram nigdy nie móc kupić nowej książki, pod warunkiem, że będę miała dostęp do platform elektronicznych i biblioteki. Wtedy spoko. Wolę czytać moje ulubione książki. Nowości czy klasyki? Zdecydowanie klasyki. Wolę czytać klasyki. Jeżeli bym miała wybrać, czy czytać tylko nowości, czy tylko klasyki, to zdecydowanie tylko klasyki. Polski czy zagraniczny autor? Kiedyś odpowiedziałabym, że zagraniczny autor, ale mi się to zmieniło. Bardzo dużo teraz odnajduję w tej polskiej literaturze. Bardzo dobrze się czuję, czytając polską literaturę, więc wybór dla mnie teraz nie jest taki prosty. Wciąż jest bardzo dużo regionów świata, państw, miejsc na świecie, z których literatury nie poznałam i chciałabym to zrobić. Nie chciałabym się na przykład zamykać tylko nagle na polską literaturę, bo wydaje mi się, że mogłabym bardzo, bardzo dużo stracić, ale jednak w tym momencie chyba bym powiedziała polski autor, no bo muszę wybrać. Czytanie jednej książki czy kilku książek naraz? Mimo wszystko kilku, chociaż jest to czasem trudne i można się zagalopować z wyborem tych kilku książek i poczuć się troszeczkę takim osaczonym przez te książki. Najlepiej oczywiście czytać sobie jakąś książkę w audiobooku z pewnego gatunku, w wersji fizycznej z innego gatunku i sobie to tak zmieniać. Czytanie w domu czy na zewnątrz? W domu zdecydowanie. Ja szczerze mówiąc na zewnątrz rzadko czytam, tylko jak gdzieś stoję, coś tam czekam albo coś robię takiego, spaceruję, o to czasem sobie słucham audiobooka. Seria czy jednotomówka? Seria. Nie, co ja mówię? Jednotomówka oczywiście. Nie wiem, co teraz, kto teraz wszedł za mnie, odpowiedział seria. Zdecydowanie jednotomówka. Kupowanie książek czy wypożyczanie?
skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie lubię kupować książek albo że nie chcę mieć swojej biblioteczki. Natomiast teraz jestem w takim punkcie, że zależy mi na tym bardzo, żeby moje zakupy książkowe były przemyślane, żeby nie kupować rzeczy po prostu pod wpływem nachalnej promocji. Jak zaczynałam tutaj na Bookmediach oglądanie nawet, to strasznie się łapałam na to, że pokazywano mi jakąś nowość, że jest to coś, co muszę przeczytać i ja od razu to kupowałam. Dużo kasy mi na to szło, za dużo, bo te książki, one ze mną nie pozostawały, tak szczerze. Najwięcej książek, które ze mną zostawały, to takie książki, które były już przemyślanymi zakupami, które były przemyślanymi wyborami, a te książki nowości takie... Ja nie mówię, że one wszystkie są złe, bo to też jest, by było krzywdzące. Ale niestety nie jest tak, że wszystkie te książki, które są tak szeroko reklamowane, to są książki godne uwagi, godne zakupu. Oczywiście wydawnictwom zależy na tym, żeby sprzedać produkt i dlatego tak działa ta reklama. Natomiast ja już się na tą reklamę nie nabieram, po prostu. Zwłaszcza, że są właśnie te platformy, które oferują różne książki po jakimś czasie choćby, no ale jest tyle książek wciąż do czytania, że ja się już na to po prostu aż tak nie nabieram, więc ja co mówiłam, bo straciłam wątek. Kupowanie książek czy wypożyczanie. Najlepiej sobie przemyśleć po prostu zakup, więc wybieram opcję, której tutaj nie ma, czyli przemyślane kupowanie. A wypożyczanie książek to jest wspaniała opcja. Ja teraz wypożyczam książki regularnie i bardzo, bardzo sobie to cenię. Czytanie czy słuchanie audiobooków. To jest dla mnie trudny wybór bardzo, bo ja codziennie i czytam książki w wersji fizycznej i codziennie słucham audiobooków. Czytanie w wersji fizycznej książki kojarzy mi się z odpoczynkiem, a słuchanie audiobooków kojarzy mi się z przetrwaniem. No bo żeby sprzątać, gotować, robić takie nudne, powtarzalne rzeczy, chociaż ja uwielbiam sprzątać i gotować akurat, no ale i tak to jest wszystko powtarzalne, wkrada się rutyna, nawet, nie wiem, do mycia twarzy albo kremowania się słucham audiobooka, bo to jest wszystko rutynowe i ja lubię wtedy skupiać się na książce, a nie na tym, co muszę zrobić 500 raz w tym roku, więc no nie wyobrażam sobie życia bez audiobooków już na ten moment. Ale nie wyobrażam sobie też życia bez książek fizycznych, więc to będzie jedyne pytanie w tym odcinku, gdzie powiem pas. Zakładka czy zaginanie rogów? No nie lubię za bardzo zaginać rogów. Czasem to zrobię, jak już nie ma innej alternatywy, ale jednak zakładka. Z tym, że u mnie zakładki to są jakieś tam przypadkowe paproszki. Twarda czy miękka oprawa? Twarda. Kupowanie nowych czy używanych książek. Jest mi to obojętne, czy książka jest nowa, czy używana. Dają taką ekscytację, że o nowość, ale używane książki w dobrym stanie też są jak najbardziej okej. Okładki ze skrzydełkami czy bez skrzydełek? Ze skrzydełkami, bo ja traktuję skrzydełka jako zakładki. Książki z elementami fantastycznymi czy bez tych elementów? Nie przeszkadzają mi takie elementy, natomiast nie lubię, jak fantasy jest wykorzystywane jako droga na skróty. Na przykład w kryminałach, gdzie zagadka kryminalna przerasta możliwości autora i on, żeby ją wyjaśnić, ucieka się właśnie do fantasy. To jest wtedy dla mnie lenistwo i pójście na łatwiznę. Trzymanie się jednego gatunku czy sięganie po różne gatunki? Zdecydowanie różne gatunki. Proza czy poezja? Proza. Ja niestety nie jestem na razie osobą, która dla relaksu wyciągnie sobie tomik po wierszy i będzie go czytać. Na razie. Najpierw książka czy ekranizacja? No ogólnie taka reguła jest, żeby najpierw jednak książkę czytać, a potem ekranizację, ale nie jest to dla mnie wymóg konieczny. Nie przeszkadza mi, jak obejrzę najpierw film, a potem sięgnę po pierwowzór literacki. Czytanie z zaznaczaniem w książce ulubionych fragmentów, czy bez zaznaczania? No ja bardzo doceniam, jak ktoś zaznacza fajnie wszystkie rzeczy w książce, ale ja nie jestem tą osobą. Nie wpadnę na to podczas czytania, żeby iść po zakładki i coś zaznaczać albo coś podkreślać. No nie wpadnę na to, bo by mnie to wytrącało z lektury. Niedziela czy sobota? Kiedyś odpowiedziałabym, że niedziela, ale teraz zdecydowanie sobota. Sobota to dla mnie jest taki najbardziej fun day w tygodniu, kiedy spędzam ten dzień cały z moim mężem zazwyczaj i robimy wtedy jakieś fajne rzeczy, gdzieś jedziemy, coś gotujemy razem i tak się relaksujemy i odmóżdżamy po całym tygodniu. Zdecydowanie sobota. Niedziela już ma to do siebie, że wieczorem jest taka postresowana. Dalej, barszcz czy grzybowa na święta? W ogóle to jest tak, że na Śląsku je się zupę z głów karpi w Wigilię. U mnie zawsze taka zupa była w Wigilię.
Ale ja nie lubię tej zupy, przede wszystkim nie lubię jej robić, a ja robię, gotuję na święta. Więc stwierdziłam, że nie ma opcji i nie robię tej zupy i robię na Wigilię zupę grzybową, a oprócz tego barszcz też robię, bo barszcz jest taką fajną zupą uniwersalną do krokieciku, do pierogów i tak dalej. Wybieram grzybową, bo po prostu jest pyszna. I w tym roku zrobiłam już kilka razy grzybową, bo mówiłam Wam o tym, że mieliśmy taką zajawkę z Szymkiem, żeby zbierać grzyby w lesie i zrobiłam kilka razy grzybową i była bardzo dobra. I też mam już zamrożone grzyby obrobione na zupę wigilijną. Jabłecznik czy sernik? Jabłecznik. Nie lubię sernika. Nie lubię za bardzo sernika, takiego kołocza sernika, o tak? Bo tam zazwyczaj wszyscy dodają rodzynki, a ja wypowiedziałam wojnę rodzynkom, nienawidzę rodzynek. Różowe usta czy czerwone usta? W idealnym świecie, gdyby czerwona szminka się nie rozmazywała i nie podkreślała naturalnego koloru zębów, to wybrałabym czerwoną, ale świat nie jest idealny, więc różowa szminka jest po prostu bezpieczniejsza. Keira Knightley czy Jennifer Ely jako Elizabeth? Chodzi tutaj oczywiście o aktorki, które wcieliły się w Elizabeth w Dumie i Uprzedzeniu w wersji filmowej i serialowej. Obie te wersje bardzo lubię. Wybór jest trudny. One obie sprawdziły się bardzo dobrze w tych ekranizacjach, natomiast ja mam ogromną słabość do Keiry Knightley, od zawsze miałam. Wiem, że wiele osób mówi, że Keira ma jedną minę i ja ją bardzo lubię i wybieram Keirę po prostu, bo mam do niej ogromny sentyment. Musicale czy horrory do oglądania? Moje serce bije do musicali i wśród musicali znalazłam najwięcej tego, co uwielbiam w kinie, natomiast horrory oczywiście uwielbiam. Emily Henry czy Rayleigh Sager? Co to jest za wybór? Co to są za pytania? Ludzie, nie da się wybrać. Nie lubię ani Emily Henry, ani Rayleigh'ego Sagera. To są oczywiście pisarze amerykańscy i każdy z nich ma w dorobku jedną książkę, która bardzo mi się podobała. U Sagera jest to Wróć przed zmrokiem, u Emily jest to Funny Story. Natomiast tendencja jest taka, że oni nie potrafią pisać, moim zdaniem, za bardzo i te jedne dobre książki to jest wyjątek, a nie reguła. Więc wybieram chyba Sagera mimo wszystko, ponieważ przy jego książkach przynajmniej można się pośmiać, a przy książkach Emily można się tylko zirytować. Oprócz oczywiście Funny Story, która była naprawdę fajną, mądrą, zabawną i ciepłą książką. Pojawiło się jeszcze trochę kategorii, więc postanowiłam dograć je, bo na pewno chcecie, żeby ten odcinek trwał 10 godzin. No więc jak już się zdecydowałam na to, to dogrywam. Oglądanie recenzji przed lekturą czy po lekturze książki. Szczerze mówiąc, ja zazwyczaj się nad tym aż tak nie zastanawiam, bo większość recenzji, które oglądam, to są zbiorcze filmy, a nie dedykowane materiały poświęcone jednej książce. Więc kiedy w wrap-upie lubianego przeze mnie twórcy, na przykład na BookTubie, widzę recenzję książki, której jeszcze nie czytałam, to i tak oglądam, albo jeżeli czytałam, no to tym bardziej oglądam. Więc zasadniczo wynika z tego fakt, że chyba po lekturze lepiej mi się ogląda recenzje przeczytanych książek, no bo wtedy mogę zestawić swoje oczekiwania, nie oczekiwania, tylko swoje refleksje z refleksjami innej osoby. Dodatkowo bardzo często też mam tak, że perspektywy innych recenzentów sprawiają, że ja dochodzę do wniosków, do których nie doszłabym samodzielnie. Fajny jest też bardzo Klub Polskiej Książki Klasycznej i Klub Książki Klasycznej Międzynarodowej dla moich patronów, ponieważ tam dzięki właśnie mnogości różnych perspektyw i refleksji ja dużo głębiej analizuję czytane książki. Sama bym ich tak głęboko pewnie nie przeanalizowała. Czytanie opisu przed lekturą książki czy unikanie opisów przed lekturą? W ogóle nie czytam opisów, co najwyżej jedno zdanie o książkach przed lekturą. Wiem minimalnie, przede wszystkim interesuje mnie to, kto napisał daną książkę. Jeżeli to jest klasyk, to tak naprawdę interesuje mnie bez względu na opis. Jeżeli chodzi o może jakieś thrillery, to bardziej mnie interesują realia opisane, ale też staram się unikać tych opisów, ponieważ tam jest bardzo dużo spoilerów. Więc ogólnie zasada jest taka u mnie, że ja opisów książkowych czytam bardzo, bardzo mało i to na pewno widać w bookhaulach albo w odcinkach z planami czytelniczymi, ponieważ tam zazwyczaj pokazuję Wam książkę i nie mam pojęcia, o czym te książki są.
ciepły kocyk czy ciepły sweter. Jeżeli chodzi o czytanie, o czynność czytania, to zdecydowanie wolę czytać w jakimś wygodnym dresie albo piżamce i przykryta być kocykiem niż w ciepłym swetrze, ale ciepły sweter lubię nosić na co dzień. Red Butler czy Fitzwilliam Darcy? To jest bardzo trudny wybór. Chodzi tutaj oczywiście o bohaterów literackich. Red Butler to główny bohater Przeminęło z wiatrem, a Fitzwilliam Darcy to główny bohater Dumy i uprzedzenia. Każdy z tych bohaterów jest szarmancki, jest błyskotliwy i ma swój urok i zdobył moje serce. Natomiast wydaje mi się, że Red Butler jest taki bardziej zadziorny i ma też w sobie dużo więcej szarości, bo ma na swoim koncie też grzeszki, jakieś tam momenty tchórzostwa i to mi chyba bardziej imponuje nawet w mężczyźnie, więc wybieram Reda Butlera. Spacer po lesie czy spacer nad rzeką, nad wodą? Zdecydowanie spacer po lesie. Uwielbiam spacerować po lesie, to jest moja ulubiona aktywność oprócz czytania i oglądania filmów. Kaczki czy kury? Jeżeli chodzi o to, co wolę jeść, to wolę jeść kury, kurczaki. Jeżeli chodzi o to, co wolę oglądać, to też wybieram kury. To znaczy lubię oczywiście patrzeć na kaczki, które pływają w rzeczce, ale kury są takie ciekawsze dla mnie. I mam marzenie, które będzie najprawdopodobniej zrealizowane w przyszłym roku, a mianowicie chciałabym mieć swoje kury, takie moje prywatne, które będą mi służyły do tego, żeby mieć jajka po prostu swoje. Bardzo się na to cieszę i już się nie mogę doczekać tego projektu w moim życiu. Harry Potter czy Wiedźmin? No zdecydowanie Harry Potter. Wiedźmin to jest seria książek, którą ja szanuję, którą lubię, której jeszcze nie poznałam w całości. Natomiast serce moje bije do Harry'ego Pottera. Schabowe czy placki ziemniaczane? Tutaj jeżeli chodzi o jedzenie, to wolę jeść placki ziemniaczane, ale jeżeli chodzi o przygotowywanie, to wolę gotować, smażyć schabowego, chociaż szczerze mówiąc ja nie lubię za bardzo smażyć ani schabowego, ani placków, a dzisiaj jak to nagrywam, będę robiła schabowe. Ale no nawet się nie przejmuję tym za bardzo, bo mam taki fajny pomysł na te schabowe z sosem i tak dalej, dodatkowo obok z kapustą zasmażaną, więc myślę, że będzie smacznie. Ale nie lubię smażyć, bo wtedy jest strasznie dużo syfu w kuchni, ten tłuszcz zawsze gdzieś tam się wydziela z patelni i wszystko trzeba myć. No ale w sumie każdy, kto gotuje na co dzień, to wie, że po gotowaniu codziennym zawsze trzeba myć kuchnię, przed gotowaniem, po gotowaniu i jeszcze potem za godzinę i tak jest w tej kuchni syf. Róże czy słoneczniki? Całorocznie myślę, że róże, zwłaszcza, że róże też mają różne kolory, a okresowo, właśnie tak jesienią, bardziej mi się podobają słoneczniki. Ja też teraz kupuję dużo sztucznych kwiatów, mam sztuczne kwiaty w różnych miejscach w moim domu, dlatego że przez dłuższy czas kupowałam kwiaty żywe, no i dużo mi po prostu kasy na to schodziło i to była trochę taka głupia inwestycja, bo te kwiaty więdły. Natomiast ja się staram wspierać i tak kwiaciarnie jakieś tutaj pobliskie i od czasu do czasu tam kupować żywe kwiaty, no ale tak na co dzień stoją mi w wazonie kwiaty sztuczne po prostu. No ale żywe i tak mają w sobie taką niepowtarzalną magię, więc lubię zapach żywych kwiatów i od czasu do czasu też sobie takie kwiaty kupię, a najlepiej by było, jakbym takie kwiaty dostawała, ale to musiałby mój mąż zobaczyć. No i chyba to teraz już wszystkie pytania, na które ja mam odpowiedzieć. Raz jeszcze Wam bardzo dziękuję za podesłanie mi tych pytań. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was rozrywkowy. To znaczy chyba pierwszy raz Wam dziękuję za podesłanie tych pytań, bo w poprzednim klipie wydaje mi się, że je odcięłam, to pożegnanie. Więc dziękuję za podesłanie mi wszystkich pytań. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Was miły, przyjemny i rozrywkowy. Widzimy się w kolejnych filmach na moim kanale. Na pewno będzie to film z miesiąca australijskiego albo film o jesieni w Chłopach Władysława Reymonta.